Tak jest, widzowie, w dzisiejszym odcinku będziemy chować serce Yetiego. Tak jak widzicie po tytule, muszę to ukryć przed Lucyferem. No nie może tak być, że to tutaj dalej będzie. Nie mogę tego tam zostawić, ponieważ Lucyfer wie, że ja to mam i chce, żebym mu to oddał. Nie oddałem mu tego dalej, mimo tego, że w książce wyraźnie napisał, że moim trzecim zadaniem jest oddać mu to, co do niego, to co chowam w piwnicy i że mam na to 48 godzin. Co znaczy, że jeszcze mam na to czas. Nie wiem, ile będę miał na to czasu, ale... jest ryzyko, że coś się wydarzy, jeżeli tego nie zrobię. Więc musimy to schować w jakieś miejsce, gdzie to będzie bezpieczne po prostu. No i uznałem, że najbezpieczniejszym miejscem, też czytając wasze komentarze, których mi pisaliście, że powinienem schować do Ender Chesta, schowałem do Ender Chesta. No bo tak naprawdę to Lucyfer nie ma dostępu do mojego konta na Minecrafcie. Nie ma prawa mieć dostępu, ponieważ on jedynie dostęp ma do kanału i tak dalej. Ale... No tak swoją drogą odzyskałem dostęp do kanału, widzowie, bo to jest też bardzo ważne, tego wam nie powiedziałem, nie nagrywałem żadnego filmu o tym, że odzyskałem. Po prostu odzyskałem pewnego dnia, po prostu postanowiłem się zalogować, no i udało się zalogować, jestem już jakby na zalogowany, mogę wszystko robić normalnie tak jak robiłem, czyli Lucyfer mi po prostu oddał dostęp do kanału, ale... Może go w każdej chwili zabrać, więc ja tego się najbardziej boję. No ale musimy dzisiaj to gdzieś schować. I teraz tak, do Ender Chesta to schowamy. Ja nie mam żadnego swojego Ender Chesta, to mi troszkę przeszkadza. I ja bym chciał nawet zdobyć, mieć własnego Ender Chesta, bo kurczę, ja nawet nie wiem gdzie... czekajcie, co jest potrzebne do Ender Chesta? Ender Perła i Obsydian, tak mi się wydaje. Obsydianu nie mamy, Ender Perły tym bardziej. Weźmy sobie... Ach kurczę, to jest mój jedyny Emerald, który mam. To ciekawe, bardzo fajne. Dobra, czekajcie, zbierzmy sobie na szybko tą trzcinę, ponieważ ona nam się przyda do tego, żeby znowu wyhandlować tam jakieś, jak to się nazywa, wyhandlować jakieś emeraldy, tak, żebyśmy mogli po prostu mieć cokolwiek i może będziemy mogli za te emeraldy kupić tam u któregoś perły, ponieważ wydaje mi się, że ten alchemik miał do kupienia perły, ale mogę się mylić, zaraz sobie to sprawdzimy, zbierajmy tą trzcinę tylko, bo i tak ją powinienem zbierać, bo to jest jednak, że tak powiem, maszyna do robienia pieniędzy, do emeraldów, nie? Bo to jest naprawdę, masa się tego zbiera, więc trzeba to zbierać. Dobra, tu zejdźmy, szybko to zbierzmy. No i teraz tak, jaki jest plan? Ogólnie sprawdziłem przed odcinkiem, dalej jest tam to serce, nie? Więc jakby na chillku jeszcze nie ma szans, żeby Lucyfer je zabrał, więc on chyba jeszcze w ogóle daje mi czas. Mamy czas, poza tym na to zebranie, bo powiedział, że mam 48 godzin, więc wątpię, żeby cokolwiek zrobił, tym bardziej, że on nie wie, co ja zrobię tak naprawdę. I no nie może przewidzieć tego, co ja chcę zrobić w tym momencie tak naprawdę. Więc wydaje mi się, że mamy czas, spokojnie możemy to schować i znaleźć odpowiednie miejsce. Ja bym chciał zrobić tego Ender Chesta. O, jeny. Z tego powodu, że z Ender Chestem będzie mi to łatwiej gdziekolwiek chować. No w sensie wiecie, do Ender Chesta mam dostęp tylko ja, więc muszę go częściej wykorzystywać, bo ogólnie nie wykorzystuję potencjału Ender Chestów, a powinienem. Tak samo mam w nim schowane trochę diamentów i to jest jedyne, co ja mam. Dobra, miecz musimy tu dać. I teraz tak, alchemik. Gdzie jest alchemik? Czy jest tu alchemik? Nie mam alchemika? Ja nie mam tu... Naprawdę ja tu alchemika nie mam? O kurczę, to niedobrze, to bardzo niedobrze. Dobra, zabierzmy ten miecz i zejdźmy na dół i teraz ogarnijmy, czy ja mam w ogóle... Kurczę, nie mam, na bank nie mam czym zrobić tego stołu do alchemii. O nie, no to kurczę, ja byłem świecie przekonany, że ja mam. Kurczę, może mi się pomyliło z duecikiem, bo ja na drugim kanale, na Szybso Plusie mamy taką serię minecraftową, Minecraft Duecik wraz z Jagiełem. No i tam po prostu, może tam mamy też villagerów i po prostu może mi się pomyliło. Ale dobra, może gdzieś tutaj znajdę jakiegoś... Emilia może ma, kurczę, bym od niej zapożyczył może. Ej, idę zobaczyć, czy ona przypadkiem nie ma takiego stołu do alchemii, bo jeżeli by miała, to jesteśmy ustawieni, widzowie, to jesteśmy ustawieni, że tak to ujmę. Więc musimy znaleźć, czy ona ma tu stół do alchemii. Proszę, Emilia, powiedz, że masz stół do alchemii, błagam. Albo chociaż tą, jak to się nazywa? Pałkę Blaze'a, nie? No mógłbym pójść do Netheru niby tego szukać, ale nie chce mi się. Tu jest Ender Chest, widzicie, mam tutaj diamenciki. No tak naprawdę moglibyśmy to już schować do tego Ender Chesta, bo... Nie ma nic naprawdę. Ja wiem, gdzie są przecież stoły do alchemii. Dobra. Przypomniało mi się przecież, że ja w laboratorium wszystko odniosłem. Dlatego ja nie mam u villagera, bo ja wszystkie zabrałem tam po prostu. Dobra, już mi się to wyklarowało. Dobra, no ja tak coś czułem właśnie, że ja gdzieś stół do alchemii miałem, ale zapomniałem gdzie totalnie. A teraz mi się przypomniało, że przecież w laboratorium wszystko zanosiłem. Dobra, jest git. Możemy tutaj zabrać w takim razie stąd to, co się nam należy tak naprawdę. Chociaż nie wiem, czy nawet mamy tylko tutaj dwa. Moglibyśmy skraftować jakiś nowy. Kurczę, nie mamy tych, nie mamy pałek Blaze'a, dobra, nieważne, zabierzmy sobie tego jednego. Ona w zupełności wystarczy, bo to jednego villagera po prostu zamienimy mu profesję na to coś, o ile tam się da. Nie, kurde, ja...
Czy tam jest jakikolwiek villager, który nie ma utwardzonej profesji? Ja tego nie wiem, w ogóle widzowie, jestem w czapce, bo nie jestem w stanie włosów ułożyć. Dobra, teraz pytanie, czy któryś nie ma utwardzonej? No ten, kurczę, nie ma, ten jest bez sensu, tego nie potrzebujemy totalnie, ziomeczka, więc załatwmy go po prostu. I po prostu zabierzmy sobie... co jest, kurczę? Załatwmy sobie od niego tą inną profesję. Bierzemy to, okej, i teraz to. Dawaj profesję, mamy profesję, dobra. Emeraldy na redstone. No taka średnia akcja, bym powiedział, średnio... Ej, nie no, ja odłużę te wszystkie, tą całą trzcinę. Kurczę, niedobrze, bo ja teraz potrzebuję. Dobra, czekajcie, ogarnijmy sobie jeszcze... Gdzie ją odłożyłem w ogóle? Już nie pamiętam, kurde... Nie no, nie wytrzymam z tymi włosami. Dobra, widzowie, mam gdzieś te włosy. Bo to bez sensu, bo ja w tej czapce to się ugotuję, tu jest tak gorąco, że to jest tragedia. Nie chcę mi się ich układać na żelu, bo co będę układać na żelu na chwilę, na odcinek tylko, bez sensu. Nie chcę mi się. Dobra, co ja chciałem? A gdzie ja odłożyłem te rzeczy? Czekajcie, co ja odłożyłem? Trzcinę, gdzie ja odłożyłem trzcinę? To jest bardzo ważne. Ja to gdzieś odłożyłem, tylko ja nawet nie wiem gdzie. Tu, dobra, tu już mi się przypomniało. Dobra, bierzemy to, zamienimy to, żeby zrobić sobie tego Ender Chesta. Boże, ile się trzeba na poświęcić, żeby Ender Chesta zrobić jednego. To jest jakaś tragedia, dobra. Nie wiem, dobra, robię tak, wchodzę tutaj, tylko ogarniam sobie to, co potrzebuję. Aha, oczywiście papier muszę z tego zrobić. Dobra, zróbmy tak, będzie szybciej, jak będę sobie klikał tylko. Ja jestem jakiś dzisiaj, widzowie, zamotany, jeśli chodzi o odcinek, przepraszam bardzo, jakiś taki jestem odkręcony, dobra, zamienimy to wszystko. Nie umiem się wypowiedzieć dzisiaj, naprawdę, mi się tak język plącze. Dobra, mamy tych emeraldów trochę. Zabierzmy sobie tego levela też. I teraz tak, ziemeczka trzeba wyekspić. Dobra, dawaj to. No nie wiem, czy to był taki opłacalny biznes. Chyba nie. Nie no, ja zamieniłem naprawdę emeraldy na redstone. I ja nie mogę, ale to jest... Ale masakra jest totalna. Dobra, nieważne, tak w ten sposób nie zdobędę tego Ender Chesta. Dobra, pójdźmy może po prostu po to serce i schowajmy je po prostu do Ender Chesta najbliższego, jaki mamy. Bo ja muszę zdobyć Ender Chesta, ale ja w ten sposób tutaj robiąc z tymi villagerami cokolwiek, to ja tego nigdy nie ogarnę, tak mi się wydaje. Tylko ja gdzieś miałem perły, tylko ja nie wiem, czy ja ich, kurczę, gdzieś nie odłożyłem w jakieś dziwne miejsce. Albo... Chociaż Emilia mogłaby mieć perłę. Ej, kurczę, ona chyba będzie miała perłę. Czekajcie, przejdę się do niej zobaczyć, czy ona perły nie ma, no bez sensu, że ja tego nie zacząłem w ogóle. No i dlatego jestem dzisiaj tak zamotany, widzowie, nie wiem, jest tak gorąco, siedzę spocony po prostu przy komputerze, wieje we mnie wiatrak, głowa mi się poci, ja nie myślę racjonalnie, ja podejmuję decyzję na chybił trafił, że tak to ujmę. Proszę, no masz tu gdzieś perłę? Kurde, no nie wytrzymam, naprawdę nie masz perły? No ja najchętniej to bym jej Ender Chesta zabrał, nie, ale to tak, nie będę okradał też, bez sensu. Dobra, wejdźmy na górę. Tu jest jakiś magazyn u niej. Proszę, niech to, albo tu są jeszcze jakieś skrzynki. Nie ma perły, oczywiście. Dobra, więc sprawdźmy może tutaj. Proszę, niech tu są jakieś perły. Tu. Jest jedna perła. Dobra, teraz czy to się robiło tak? To się robiło tak. Jedyne co potrzebujemy to obsydian. Masz obsydian? Czy Emilia ma obsydian? To jest pytanie teraz. Za 100 punktów. Dobra, tu, bo ja na pewno nie mam. Wszystko od Emilii bym zabrał. O nie no. Nie, ona chyba nie ma. Nie ma. O, to co to jest? Nie, Black Concrete, dobra. Czyli obsydian musimy już zdobyć na własną rękę. Ajajajajaj, dobra, ogarnijmy ten obsydian jakoś. Tylko to trochę zajmie, zanim ja ogarnę obsydian. Chociaż tu jest gdzieś jakaś kopalnia może. Dobra, kurczę, najgorsze jest to, widzowie, że ja straciłem elytry ogólnie, bo mi Lucyfer zabrał. No i kurczę, nie mam w ogóle jak latać teraz, więc ja muszę wszędzie na piechotę łazić. To mnie jeszcze najbardziej denerwuje w tym wszystkim. Nie mam obsydianu, ale dobra, kurczę, nieważne. Czy tam na dole gdzieś nie było obsydianu? Dobra, idę to sprawdzić, czekajcie, tu trzeba... Nie, tu. Otwieramy to, idziemy na dół. Dobra. Jeżeli tu gdzieś będzie obsydian, to go kopię od razu, bez zastanowienia, bo potrzebuję. Dobra, jesteśmy przy sercu, uwaga, bierzemy go stąd, ono tutaj już nie musi być. Musimy je przetransportować gdzie indziej, bierzemy to serce, odkładamy to tutaj teraz tak. Ja bym sobie mógł zabrać w sumie nawet tą ramkę, bo ona może mi się przydać do tego. Chociaż nie, wkładam to do tego, do Ender Chesta, to co ja gadam. Dobra, mamy serce, więc jest bezpieczne. Teraz trzeba je przetransportować, to jest najważniejsze. Ja nie mogę, dobra, boję się fest, nie? Ale jak już schowamy do Ender Chesta, będę spokojny. Więc wyjdźmy tutaj na górę i odnieśmy to serce na miejsce, że tak to ujmę, nie? Dobra, idziemy do Milki, bo ona tam jest najbliższy Ender Chest, chociaż też jest w tej głowie, ale tutaj będzie mi chyba łatwiej zajść niż tam do tej głowy, więc szybko odłóżmy to do Ender Chesta. Wydaje mi się, no Ender Chest to jest, kurczę, najbezpieczniejsza rzecz, tak mi się wydaje.
Tak mi się wydaje. Dobra, odkładamy serce Yetiego. Tutaj będzie bezpieczne. Robimy jeszcze tak, obudowanie, żeby był klimacik. Coś takiego. O, tak. No, tam akurat książki, to może książka. Tak, 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 tak. Tu, o, widzicie to? Jeszcze 10 nam zostało, więc musimy zrobić 3 i zostały nam 4, tak, tak. Mamy symetrię zachowaną. Git. Albo tak, o, tak będzie nawet lepiej. O, coś takiego. No, mamy symetrię zachowaną, wszystko odłożone do Ender Chesta, jest git. Tylko teraz potrzebuję jeszcze swojego Ender Chesta. To by mi się przydało. Czy ja jestem w stanie jakoś szybko ogarnąć Ender Chest? Tam był w ogóle portal wyłączony, czy on jest dalej wyłączony? Jest dalej wyłączony, dobra, czyli tam nie ogarnę. Jak ogarnąć obsydian? No najlepiej byłoby znaleźć lava pool jakiegoś i rozlać lawę na niego, znaczy wodę, nie? Więc mi się kojarzy, że tam lava pool był. Tam też było dużo chyba w ogóle tego, jak to się nazywa? Tam było dużo, dużo lawy, która była chyba zalana, więc wydaje mi się, że jest szansa na zdobycie tutaj bardzo łatwo, nawet bym powiedział, tego co potrzebujemy, więc zabierzmy sobie tutaj wodę szybko i ogarnijmy ten obsydian, bo muszę to zrobić na odcinku, muszę na odcinku udokumentować to, że zdobyłem Ender Chesta i postawiam go gdzieś tam u siebie na chacie, bo nie wytrzymam, kurde, tam są jakieś groby, co to są za groby? Dobra, musimy o, tu jest masa lawy, kurde, jakbym tą lawę z tego zabrał, to byśmy mieli. Ale dobra, tam jest obsydianu dużo, ej! Dobra, no to idę zobaczyć tam, ale jak tam nie będzie, to zbieram z tego portalu. I wtedy będę, że tak powiem, ustawiony. Tylko teraz tak, czy tam jest dalej ta lawa, która była kiedyś? Czy tutaj te groby zastąpiły tą lawę całkowicie? Chyba nie ma, no. Dobra, ktoś to tutaj naprawił. Idziemy w takim razie z portalu zabrać. Nie powinienem tak robić, ale dobra. Tam wiecie, kto znajdzie tam ile? 9 trzeba, nie? Nie, 8 potrzebujemy bloków. 8 bloków, chwila, moment, prawda, to ogarniemy jeszcze tak, żeby tutaj to wszystko, że tak powiem, wyglądało dalej tak, jak wygląda. Robimy tak, patrzcie, tutaj tego zabierzemy bloka. mam nadzieję, że się nikt nie obrazi na mnie, że tutaj taki, tak, o kurde, tutaj też nie tak to miało wyglądać. Dobra, mamy 2 bloki, z drugiej strony to, dokładnie to samo można zrobić, więc bierzemy tak, bierzemy ten blok. złodziej obsydianu. To jest mój nowy przydomek. Dobra, mamy 5. Możemy zabrać chyba tego jeszcze. A i ten już widoczny jest, ten nie możemy, tego nie możemy zabrać. Tam na górze, wydaje mi się, że na górze jest do zrobienia. Dobra, czekajcie, spróbujemy z góry zabrać. Rozlewamy tu wodę, tu. Kurde, jak mi jest ciężko bez tej elytry, przysięgam. Dobra, wejdźmy tutaj. Zabierzmy to i teraz tak, możemy zabrać to chyba. Czy nie? Tak, to możemy zabrać, dobra. I w to miejsce możemy włożyć tego. O kurde, ale się wystraszyłem tych stworów. Tu możemy włożyć, zostaw mnie, ty jesteś. Dobra, patrz co się z tobą dzieje. Dobra, nie macie szans przeżyć tego ciosu. Dobra. I z drugiej strony to samo sobie zabierzemy, bo tutaj to jest jakoś zamknięte. Rozwalmy to łopatą, bo mam na niej sliktacza. O, i tutaj możemy zabrać sobie to. Jest git. Czy to jak... Kurde, no zostawcie mnie! Dlaczego wy jeszcze żyjecie? Jak to się stało? Dobra, to... Ile mamy? Mamy 6. Dobra, bierzemy te 2 i trudno i uciekamy stąd. Uciekamy stąd. Nikt nie zauważy, że tutaj cokolwiek znikło. Ale kurde, złodziej ze mnie. Dobra, bierzemy to i mamy Ender Chest. Jesteśmy ustawieni. Nie, no nie wytrzymam z wami. Kurde, mnie te stwory to są najgorsze stwory na świecie. Nienawidzę ich najbardziej z całego serca. Dobra, idziemy znaleźć ten crafting, craftujemy Ender Chesta i jesteśmy ustawieni, że tak powiem. Mamy wszystko, co było nam potrzebne, więc jest git. Dobra, idziemy tu. Przeskoczmy na drugą stronę tego. Dalej mnie to goni. Słyszę to. Tam to lata, kurde. Niefajne są te stwory, nie lubię mega. Dobra, tu jest crafting jakiś, więc tu możemy sobie nawet skraftować. No i kurde, wszędzie dirt, widzicie? Pamiętacie, jak ja wam powiedziałem na odcinku wczorajszym? To było, że te endermany wszędzie stawiają dirty? No to znowu tu stawiają teraz, kurde, no nie wytrzymam. Tutaj też nie ma ender chest, znaczy nie ma craftingu. No to już z pół mapy trzeba przebiec. Jeszcze jak nie mam z tego, jak to się nazywa? Elytry to już w ogóle mi to zajmuje masę czasu. Mamy ender chesta, jest! Jest, widzowie! Jest kozak. Dobra, wiecie co, ja nie stawiam go na razie, ponieważ ja już i tak schowałem, co miałem schować, więc ja po prostu was poproszę o to, żebyście napisali mi w komentarzu, w którym miejscu waszym zdaniem powinienem ulokować tutaj w domku tego Ender Chesta, może jakieś honorowe miejsce dla niego czy coś, bo w końcu ciężko było go zdobyć. No a ja w tym momencie dziękuję wam bardzo za oglądanie, widzimy się na kolejnym filmie, trzymajcie się, pozdro, pa pa!